Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz, i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Dzień dobry, państwu, witam w kolejnym poradniku z NBA. Dzisiaj trochę na temat obrony. Nie, nie będę dzisiaj na kamerce. Jeżeli chcecie popatrzeć na moją wspaniałą facjatę, to zapraszam na poradnik poprzedni z y, rzucania. Słuchajcie, będzie się on nazywał trzy sposoby, jeszcze nie wiem jak to nazwy, ruchy, zagrania. Które znacząco poprawią Waszą obronę w tej grze? Dla osób, które są nowe, myślę, że taki poradnik się przyda, albo które nie są jakimiś tam, że tak powiem, grinderami w NBA. Natomiast osoby, które już trochę to grają, to nie będzie to zaskoczenie to, co ja wam dzisiaj pokażę, te trzy sposoby na poprawienie obrony. Natomiast może się jakiś ciekawostek dowiecie, postaram się to pokazać wam na przykładach z jednego meczu, którego rozegrałem. Był to mąż przeciwko gościowi, który miał w składzie chociażby Galaxy Opala, Donavana, Michela i miał też tego Lebrona, który kosztuje tam w cholerę pieniędzy. Więc skład miał dobry. Binas miał chyba 40 do 28, więc też miał na plusie. Zdecydowanie też więcej spotkałem zegranych w tych animated, a ja go w tym meczu zbiłem. Zatem pierwsza rzecz, o której chcę sobie pomówić, a w zasadzie ja wymienię wam je wszystkie trzy, żebyście zobaczyli też jak w praktyce to wygląda, zaraz wam pokażę na przykładach. Pierwsza rzecz, o której chcę wam pomówić, e, o której chcę pomówić to jest e, prawa gałka, która bardzo pomaga w obronie. Ja mam wrażenie, że część z was może nie wiedzieć, że samą prawą gałką, ja wiem, że na trójkącie mamy blok i fajnie się skacze do tych bloków, natomiast bardzo często możemy się dać złapać łatwo na pompki. E, i teraz mi się oczywiście coś źle kliknęło natomiast oprócz samego skakania na trójkącie mamy też prawą gałkę, która powoduje, że nasz zawodnik w obronie zobaczcie, zobaczcie teraz co ja robię pokażę wam to zresztą od razu na padzie jeżeli ja tą prawą gałkę trzymam do góry albo wychyloną w której stronę zobaczcie jak się zachowują ręce mojego zawodnika teraz jeżeli ja będę pod koszem i będę takim zawodnikiem dajcie, da, dajmy im tą piłkę bo ja tutaj nie chcę atakować jeżeli ja takim zawodnikiem będę pod koszem i widzę, że mój przeciwnik mnie upycha, na przykład na półstapie albo wjeżdża gdzieś pod ten kosz, i nie zawsze ma sens, albo właściwie w bardzo wielu sytuacjach nie ma sensu skakać do tego bloku, bo jest szansa, że go sfaulujemy Czasami warto po prostu stanąć pod tym koszem i dać tam prawą gałkę do góry i po prostu zobaczcie, zobaczcie, no podaj do niego, patrzcie. I teraz widzicie, to jest dokładnie to, o czym mówię. Ja dałem prawą gałkę do góry, poszedłem do chłopa i tyle. I on na, nie wiem, na 10 przypadków 8 razy co najmniej nie trafi. Jeżeli my te ręce damy do góry jakimś małym chłopem w stosunku do głowy wyższego przeciwnika, to nam to za dużo nie da. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli mamy słabszego gościa, to on bardzo szybko się upcha pod tym koszem i będzie nas tak upychał, aż w końcu wyląduje pod samym koszem i... i i rzuci. teraz jak sobie z czymś takim radzić? Ano ja stosuję coś takiego. Przede wszystkim staram się nie robić switcha na pick and rollach. I do tego wykorzystuję dwie rzeczy właśnie. E, kolejne, o których wam chciałem opowiedzieć w tym poradniku. Pierwsza rzecz e, to jest, to jest e, podwojenie. Podejrzewam, że większość z was wie jak to działa. Natomiast ja wam pokażę. Przytrzymujemy sobie L1 i wtedy komputer automatycznie podwaja no tak, Beverly rzuca na zielono za trzy, mhm, tak, nie wiem w jakim świecie. Komputer automatycznie podwaja yy, zawodnika, którego, który ma akurat piłkę. I to jest rzecz, którą warto wykorzystywać właśnie, gdy na przykład się switch wydarzy i zaczyna się upychać na naszym point guardzie jakiś duży center, to dajecie, dajecie tutaj podwojenie i próbujecie asekurować zawodnikiem, na którym go jesteście zmienieni, Jakieś podanie na trójce i tak dalej. Zobaczcie, klikam L1 i jest od razu podwojenie. Tylko, że to trzeba robić inteligentnie, no bo jak ktoś mądrze rozegra, to wtedy sobie wystawia na łatwo trójkę i, i nam rzuca. Więc to podwojenie jest bardzo skuteczne w niektórych określonych sytuacjach, właśnie jak jest jakiś zawodnik gdzieś w rogu, jak nas upłycha pod koszowy, można się tym uratować. Zobaczcie, jak to działa. Trzymam L1, no i on musi tą piłkę oddać, bo w podwojeniu nic sam nie zrobi, tak. Um, zaraz wam pokażę połączenie tych trzech rzeczy, które, no i co, Beweli na zielonym, no właśnie coś tutaj chyba wam się pomyliło. Połączenie tych trzech rzeczy, które wam pokazuję, zaraz zobaczycie na przykładach. Ostatnia rzecz, którą wam chciałem powiedzieć, mamy podwojenie, i ostatnia rzecz, trzecia, która wam uważam ułatwi bardzo sprawę, a o której chciałem wam powiedzieć, to jest zmiana zawodników, nie na X-ie, na domyślnego zawodnika, czy tam najbliższego. To się przyda... LOL. Co tu się właśnie wydarzyło? Klikamy R1 i zobaczcie, nad zawodnikami pojawiają się takie ikonki. Jeżeli kliknę trójkąt zmieni mi się na gościa, który ma trójkąt nad głową. Jeżeli kliknę L2 zmieni się na centra, to jest zawsze uporządkowane tak samo pozycjami. Jeżeli y, kliknę R1 i wcisnę X, zawsze przełączy mi się na point guarda. Co jest grane? Co te, co ty, co te kings tak rzucają? Jeżeli kliknę L2 zawsze przełączy mi się na centra, jeżeli kliknę... Trójkąt zawsze przełączy mi się na PFA. Ja już to znam wszystko na pamięć. I to przełączanie zawodników przy tym, jak my bronimy, bo zaznaczam, tak jak wszyscy, raczej nie będziemy bronić 1 na jeden, raczej będziemy dawać komputerowi bronić, a my będziemy się odcinać od piłek, udzielać pomocy inteligentnie. Czasami tylko będziemy przełączać się szybko na zawodnika naszego, żeby na przykład uniknąć switcha na, na, na pick and rollu, co wam też zaraz pokażę. Widzicie, że już jest 8-2 dla mnie, minęły 2 minuty. Gościu zdobył tylko dwa punkty i... Okej, okay. dałem się złapać, dałem się złapać na pick and rollu, najwyraźniej nie po to zapisałem to powtórkę, żeby wam pokazać, tutaj jakaś głupia strata poszła, ale teraz kontra. I zobaczcie, ja wchodzę przed niego, yy, tutaj wszystko jest prawa gałka do góry, patrzcie, wszystko to jest prawa gałka do góry, nie skaczę w ogóle i gościu nie trafia, ma tylko 30% covert tylko, bo przy tych lepszych zawodnikach to może być mało i on mimo wszystko nie trafia, więc to jest... To jest po prostu. O, zobaczcie, jaki on błąd zrobił. On wcisnął trójkąt, zamiast podejść do mnie tym embidem, iżbym miał problem, i ja przez to mogłem sobie normalnie e, rzucić bez żadnego problemu. Kolejna akcja w obronie. E, kolejna akcja w obronie, i zobaczmy, co tu się wydarzy. Podwojenie idzie do gościa. Ja momentalnie, zobaczcie, jak łatwo odzyskana piłka. Mamy już 13 do 7. On wjeżdża sobie lebronem. Po raz kolejny, lekkie podwojenie idzie. Ustawiam się z drugiej strony, bo zobaczcie, on w tej sytuacji. On w tej sytuacji nie miał, on w tej sytuacji po prostu nie miał co zrobić. Przed tym LeBronem myślał, że rzuci od razu. Ja tutaj się przezmieniłem na centra. I zobaczcie, ja tutaj go podwajam. I zobaczcie, jak są ustawieni jego zawodnicy. On może tylko podać do Michela na 45. I wtedy ja zdążę zmienić się. Wciskam R1, wciskam kółko, zmieniam się na Billa. I szybko dobiegam, wciskam trójkąt, bo na 90% poleci wtedy truja. I, i, I Bill dobiegając, jeżeli wciśniemy trójkąt, to on trochę, y, będzie covert ten rzut. On może go trafić, ale może go też nie trafić, przez to, że będzie covert, będzie miał trudniej. Natomiast i tak to podanie jest dosyć trudne. Zobaczcie, jeszcze tutaj ci dwaj zawodnicy jego po lewej Ambit i Hardaway są kryci przez jednego mojego lązo lązobola Więc nic tylko podwajać takiego lebrona i on już nic nie ma zrobić, więc zawodnicy często w takiej sytuacji nie zobaczą tego wolnego Michela, będą szukać najbliższego podania, a że ten nasz po prawej zawodnik jest skryty przez Josha smitha to ja od razu wiedząc to, ustawiłem się z lewej strony i wcisnąłem przechwyt. I zobaczcie, jak to zadziałało. Ja, jak łatwo po raz kolejny odzyskana piłka, tutaj łatwo stracona przez moją głupotę również. Ale zobaczcie, kolejna sytuacja, prawa gałka do góry w ogóle nie skacze i gościu ma 5% covert, ale i tak nie trafia. Nawet jak próbował coś tam zamieszać, nie udało mu się. Zobaczmy kolejną sytuację. Znowu mamy Karuzo u przeciwnika. I teraz, co, co ja tutaj zrobiłem? Po raz kolejny wykorzystanie zmiany na R1. Zobaczcie, że on robi pick and rolla. I ja w momencie, gdy już jestem pewny, że on wykona tego pick and rolla, zmieniam się na stackhouse'ach po raz kolejny R1 i kółko na, na mojego shooting guarda i przechodzę na tej zasłonie jak najszybciej, żeby zdążyć tym stackhouse'em do, do Billa. Nie udaje mi się to ostatecznie, ale udaje mi się zdążyć przy switchu do, do, do Bama Adebayo. Gdyby to był wyższy center, nie Adebayo, tylko na przykład nie wiem jakiś szak albo coś, miałbym problem przy tym switchu, ale zauważcie, że mój P w tej drugiej piątce akurat też nie jest jakiś super wysoki. Więc to mi tutaj takiej różnicy nie robiło. Ale po co ja to robię? Żeby jak najszybciej przejść tą zasłonę, zobaczcie, i zmieniał się z powrotem na centra. sekuruje to podanie. Spodziewam się, że będzie zwrotne. Jest gościu przy rogu, od razu podwaja, i od razu on panikuje, nie wie gdzie zagrać, podaje mi znowu prosto w łapy, i ja sobie tutaj elegancko go. I to, zobaczcie, tu jest ta różnica, że ja mam mojego gościa na plecach, jest to Karuzo, ja sobie po prostu wchodzę pod kosz, i on miał obok kazinca. Zobaczcie, on miał tutaj obok kazinca. I on nie zrobił tego, o czym ja wam tutaj mówię. On wystarczy, żeby w tutaj L1 przytrzymał. Jego Kazin zaczyna podwajać mojego Kerzeja. I ja wtedy nie mam szans rzucić. Mogę jedynie próbować odegrać do drugiego Kazinsa, ale on ma metr. I to jest dosłownie metr, gdzie on się tym swoim centrem po podwojeniu przesuwa obok i już ma obronioną akcję. A co on robi? On stoi się i patrzy, a ja sobie po prostu wkręcam jego gościa w parkiet. To jest właśnie ten błąd, przy którym ja zdobywam punkty, a on nie. Kolejna sytuacja. Mój przeciwnik wychodzi Embidem. Zobaczmy, kryje go Bradley Bill. I co ja robię w tym momencie? Nie jest to strata, bo będzie jego piłka, ale co ja robię? Zobaczcie, ja już widzę, że je... piłkę kryje Bradley Bill. Gościu o głowę niższy. Ja nie mogę go zostawić z tym widem, bo wiecie, co się wydarzy. Wkręci mnie w parkiet. To co ja robię? Od razu przy tej kontrze, wiedząc, że jeszcze nie ma jego wszystkich zawodników, klikam podwojenie. On musi tą piłkę oddać. Zobaczcie, jego zawodnik złapał piłkę i próbuje podać do pewnego Hardawaya. Ja wam gwarantuję, że ja tutaj w tym momencie już zmieniał się na lądzo bola i już skaczę do trójki. Ale on nie wiem czy, źle, czy faktycznie chciał grać tam pod kosz, czy chciał do, grać do hardaway'a, tylko mu nie wyszło, podaje do, do środka, no i gdzieś tu piłka się odbiła e, i jest out i kontra powstrzymana. W pierwszej kwarcie, tu będzie zaraz to pokazane, pierwsza kwarta, 11 punktów zdobył mój przeciwnik, 4 na 13 z, z gry W drugiej kwarcie poszło mu trochę lepiej, miał 14 punktów, 6 na 10 z gry, 5 na 11, 2 na 10 słuchajcie, to daje nam jakąś średnią zdobywania punktów na kwartę 12 punktów Zdobędziecie więcej niż 12 punktów w ciągu 5 minut i macie wygrany mecz. Macie wygraną każdą kwartę, tak, tak naprawdę. Więc chyba ta obrona całkiem daje radę. Oczywiście, przy innych poradnikach możemy sobie jeszcze porozmawiać o systemie bronienia strefowego, o, o, o tak zwanych trapach na połowie albo na całym boisku. To wszystko mogę Wam pokazać, natomiast to, co Wam tutaj wrzuciłem, to są naprawdę takie podstawy które jako panujecie, to będziecie bardzo wredni dla waszych przeciwników. To będzie taka obrona, że oni czasami nie będą wiedzieli, czy ich podwoicie, czy nie podwoicie, czy skoczycie, czy nie skoczycie, czy się zmienicie na centra, czy na jakiegoś innego zawodnika. Wszystko będzie pod waszą kontrolą. Dobrze. Żegnam się z wami i widzimy się już w kolejnych odcinkach z NBA oraz FIFA. Trzymajcie się. Hej, hej. I don't know.